Trochę spędziłem czasu nad tym, aby wymyśleć temat kolejnej kontemplacji. W głowie miałem kilka pomysłów. Jednym z pomysłów było to, aby kontemplować naturę ja, ale myślę, że już kiedyś nagrywałem na ten film kontemplację i to też jest bardzo ciekawe, bo nawet jeżeli już kiedyś nagrywałem na jakiś temat kontemplację, to i tak zawsze można zrobić to ponownie, nie? Zawsze można nagrać daną kontemplację ponownie, bo z czasem zmienia się zrozumienie i perspektywa, ale myślę, że to wewnętrzne widzenie już się nie zmienia. I myślę, że od tego zacząłbym tą kontemplację. Od tego, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu. Mówiłem o poczuciu bezczasowości. Ale to poczucie bezczasowości można badać na wiele sposobów i dostrzegać niuanse, które się z tym wiążą. Siedząc tak w ciszy, w samotności, obserwując siebie, można dostrzec, że jest takie wewnętrzne poczucie istnienia. Coś takiego, co jest wewnątrz nas i rozpoznaje nas jako nas i widzi całą tą panoramę doświadczenia, widzi wszystko. I to widzące coś wewnątrz nas, to jest to, co uważamy, że to jesteśmy my, że to jest nasze ja. Tylko to ja ma kilka różnych wymiarów. Jest wymiar psychologiczny tego ja, gdy zaczynamy o nim rozmawiać, gdy zaczynamy o nim dyskutować, gdy próbujemy je zdefiniować, gdy identyfikujemy się z tym obrazem ja, to jest zwykle to, co nazywamy, że to jest nasze ego. To jest pewna koncepcja, zbiór wyobrażeń, taka nasza wizytówka. Ale w środku, jeszcze głębiej wewnątrz nas, jest coś, co postrzega tą wizytówkę. Coś, co nawet mógłbym powiedzieć, że poniekąd wybiera tą wizytówkę. Wybiera, jak chce się nazwać. Wybiera, jak chce się pokazać. I to jest coś, co nazywamy często naszym autentycznym ja. Takim niezdefiniowanym ja, które siedzi sobie w środku i wybiera tą personę na zewnątrz nas. Jest też ten wymiar duchowy, który siedzi jeszcze bardziej z tyłu, za tym ja. I to jest takie, już mógłbym powiedzieć nawet nie ja, ale samo fundamentalne poczucie istnienia. Takie najbardziej bazowe, najbardziej fundamentalne, niezdefiniowane ja. I myślę, że pierwszy taki przebłysk tego ja mamy w dzieciństwie. Mamy gdzieś na początku, kiedy się urodziliśmy, ale z biegiem czasu gdzieś mamy, wiadomo, wyprany mózg przez społeczeństwo. Myślę, że drugi taki moment, kiedy jeszcze raz widzimy to dokładnie, jest moment, gdy dorastamy i zaczynamy się buntować, nie? To jest taki, wiecie, wiek. Mamy 14-17 lat i zaczynamy kwestionować, kim my w ogóle jesteśmy, jak to jest możliwe, że moje ciało się zmienia, jak ja mam się ubierać, nie? To jest, powiedzmy, taki bunt niby psychologiczny, ale tam otwiera się taka przerwa, otwiera się taka wyrwa i na moment można rzucić okiem, że jest coś we mnie, co jest takie dziwne, niedefiniowalne i ja w ogóle nie mogę odnaleźć się w społeczeństwie, nie? Bo widzimy, że to coś, co siedzi w nas, to poczucie istnienia, nie potrafi się z niczym zidentyfikować. Nie potrafi się do czegoś odnieść. Nie potrafi przyjąć swojej formy. Jest takie niedefiniowalne coś. I oczywiście możemy też uznać, że ten moment
takiego wewnętrznego pomieszania, to jest pewnego rodzaju zaburzenie, że to jest proces, że to się zmienia, że to niekoniecznie musi być duchowe, że to jest bardziej psychologiczne. Oczywiście zgodzę się z tym, ale uważam też, że w tym jest pewna duchowa przemiana, w tym jest pewien duchowy proces i nam w społeczeństwie brakuje w ogóle komunikacji o tym i mógłbym powiedzieć wiedzy na ten temat? Na razie to tak zostawię. Takim transformatorem, nośnikiem wiedzy, takim katalizatorem powinna być dla nas religia. To ona powinna nam pomagać przechodzić przez te różne procesy. No ale jak to doskonale wiemy, nie zawsze tak jest. Dlatego myślę, że po części ludzie mają takie poczucie samotności, nie? W odkrywaniu tych duchowych wglądów, chciałem powiedzieć, ale to też ważne, żeby zdefiniować sobie to, czym jest duchowy wgląd i w ogóle czym jest duchowość. Powiedzmy, duchowość, którą ja prowadzę tu na kanale, czym jest moja duchowość? Moja duchowość to jest przede wszystkim moje odkrywanie tego ja duchowego, które mam w sobie. I to jest moja duchowość. I ja dzielę się tym na kanale. I to, co oglądacie, to jest moje rozpoznanie siebie jako duchowe ja. I efektem bocznym tego odkrywania mnie duchowego jest dzielenie się na kanale. I teraz ja mam taką nadzieję, że wy poprzez oglądanie tych nagrań zdobędziecie pewną inspirację, która pozwoli wam odkrywanie waszych duchowych ja wewnątrz siebie. Tylko ja nie wiem, jak to wygląda z waszej strony i staram się tym nie kontrolować, ani na to nie wpływać. Jest to pewnego rodzaju proces spontanicznego wyjawiania się. No właśnie tego czegoś. Można powiedzieć, że to coś to jest idea, nie? Że mam jakieś rozkminy i sobie rozkminiamy, ale bardziej jest to sam stan widzenia tego. I ja nawet nie powiem, że to jest jakiś proces, że to jest jakiś trening. Mógłbym powiedzieć, że to jest po prostu bycie dla samego bycia, istnienie dla samego istnienia. Te kontemplacje nie mają żadnego celu fizycznego. To znaczy one nie mają na celu nikogo transformować, nikogo zmieniać, oświecać. Ja nie mam takiego celu. Więc jest to bardziej siedzenie dla samego siedzenia, taka medytacja, taka dosłownie medytacja. Medytacja sama w sobie nie ma celu, jest samym siedzeniem i byciem. To jest takie, wiecie, bo wydaje nam się, że duchowość ma jakiś cel, nie? No oczywiście i to jest właśnie to, że mamy różne rodzaje duchowości. Mamy duchowość, która karmi nasz umysł i daje nam poczucie nadziei, nie? Że będzie dobrze, pozytywne myślenie, że zjednam się z naszym wyższym ja, że będziemy prowadzeni przez coś, kierowani przez coś. Nie? To jest taka duchowość oparta o afirmacjach, która ma karmić nasz umysł i naszą psychologię, żebyśmy się dobrze czuli. I taka duchowość jest nam potrzebna. Jest ta druga duchowość. Ta duchowość, która jest praktycznie niedefiniowalna. To jest ta, która pozwala nam widzieć prawdę. Widzieć prawdę na temat rzeczywistości. Nie taką relatywną prawdę w ujęciu koncepcji, ale taką prawdę, która jest bez słów. Gdy siedzimy sami ze sobą, nikt do nas nie gada, nic do nas nie gada, nawet sami do siebie nie gadamy, po prostu jesteśmy. I wtedy widzimy, kim jesteśmy naprawdę. Jesteśmy nadzy. Nadzy, dosłownie nadzy, nie? Dosłownie jakbyśmy ściągnęli te ubranie tej osoby, nie? Tego ego, dłużej do szafy i sobie po prostu siedzimy i wtedy czujemy się naprawdę sobą. Taki dosłownie jakbyś był nikim, nie? Dosłownie jakbyś był takim samym poczuciem istnienia, które wyraża się poprzez akt bycia człowiekiem. I jeżeli miałbym tutaj zdefiniować jakiś cel tego procesu, to
uważam, że celem tego procesu powinno być życie w jak najgłębszej integracji z tym poczuciem istnienia, z tym, co jest blisko tej autentycznej części nas, i wydobycie jej na powierzchnię, tak żeby to mogło przekroczyć przez ego i wyrazić się w formie już nawet tego ego, nie? Tych społecznych konstruktów, tego Matrixa. Właśnie, żeby się wyrazić. Tylko nigdy jakby... Ja nie mogę nadać temu jakiegoś celu czy kierunku. Jakby nie mogę temu czegoś narzucić. To jest to, jak ja to czuję, że to, jak ma się wyrazić, tak ma się wyrazić. To nie znaczy, że... Wiecie, że etyka, moralność czy prawa, wiadomo, obowiązki, że są złe i mamy to wyrzucić. Ja tego nie mówię. Ja mam bardziej na myśli zjednywanie się z sobą. To jest samo definiowanie tego wydaje mi się być dość subiektywne. Ale wydaje mi się, że jest w tym jakiś charakter obiektywności. Wiecie, łatwiej jest zlokalizować to poczucie istnienia, to poczucie bycia, gdy zadamy sobie takie pytanie, gdzie ja jestem, albo gdzie jest ulokowane moje ja w moim ciele, gdzie jest ulokowane, czy jest gdzieś w głowie, w brzuchu, w sercu, w nogach, w dłoniach. Tylko trzeba naprawdę posiedzieć z tym trochę, nawet zamknąć oczy. Mogę zdradzić wam taką tajemnicę, że generalnie jak dobrze wejdziecie w siebie, tak wczujecie się w ten moment, to możecie zobaczyć, że nie macie lokalizacji. To znaczy jakby nie da się siebie zlokalizować. Całe doświadczenie, które się zadziewa, jest tobą. Jest w pewnym sensie bez centralnego punktu lokalizacji. Dosłownie tak samo jak jest to poczucie bezczasowości, bezczasowego istnienia, tak samo to poczucie ja nie ma swojego miejsca. I to jest też dlatego powód, dlaczego gdy mocno identyfikujemy się z ego, to mamy takie poczucie często, że nie potrafimy znaleźć swojego miejsca w świecie. Bo to miejsce w świecie, które się wyraża poprzez ego, jest tylko pewną formułą, pewnym ruchem w przestrzeni, który się wydarza, ale samo w sobie nie jest żadnym ostatecznym punktem docelowym. Dlatego gdy mocno siedzimy w głowie, gdy mocno siedzimy w naszych konceptach, gdy mocno utożsamiamy się z tą tymczasową formą, czujemy się tak zagubieni. Dopiero jak usiądziemy sobie w ciszy, właśnie w spokoju, w medytacji, zamkniemy oczy, ściągamy tą osobowość i jest takie uczucie ulgi. Nie ma mnie, nie ma tego. Nie ma tego problemu. Nie ma tego problemu właśnie tego pogubienia, nie? I wtedy właśnie można dostrzec ten taki bardzo wyraźny niuans właśnie odkrywania tej duchowości, mianowicie to, że gdy porzucamy tą osobowość, tą personę, odsuwamy ją na bok, chowamy do szafy na chwilę, nie? Nie to, że totalnie ją usuwamy, anulujemy, tylko powiedzmy, że odsuwamy na bok. To, że to nasze ja będące w centrum jest ulokowane praktycznie wszędzie i gdziekolwiek byśmy nie byli, ono zawsze tam jest. I wtedy, gdy wracamy do społeczeństwa, angażujemy się w różne aktywności, możemy to głębiej poczuć. To jest, tak jak ja to formułuję, to już wyraża pewien proces, nie? Że można gdzieś wejść, coś zrobić, coś poczuć. To jest szczególnie ważne dla początkujących, bo to tak bardzo ekstremalnie widać w takich kontrastach, że najpierw jest ulga, potem jest ego, potem jest pomieszanie, to tamto. Ale dla osób, które już rozumieją temat duchowości, nie dualizmu, już medytują, to staje się takie naturalne, że to wszystko tak przepływa i nawet jak przejdzie się przez ten przełomowy proces, gdy się puści kontrolę, i to się staje już tak totalnie płynne, że już tak nie masz takich kontrastów, nie masz takich granic, to wtedy nawet się o tym zapomina.
Zapomina się o tym, kim się było, zapomina się o tym, z kim się utożsamiało. Gdzieś rozpływa się ta osobowość i to takie wrażenie, że ja muszę kimś być, kimś nie być, z kimś się utożsamiać, się oświecać, to po prostu traci na znaczeniu. I zostaje to po prostu istnienie, które, no właśnie, im częściej się w tym przebywa i praktykuje właśnie tą medytację czy tą kontemplację, no daje trochę takie poczucie, jakbyś był kosmitą, nie? Bo tracisz poczucie tej osobowości w tym poczuciu identyfikacji. To nie jest zaburzenie, ja tu nie mówię o zaburzeniu, to nie jest derealizacja. I czujesz taki luz w gaciach, mógłbym powiedzieć, taką ulgę, taką naturalność, taką właśnie spontaniczność. Takie fajne uczucie, trochę jakbyś surfował na falach rzeczywistości. A raz jesteś w góry, raz na dole, rzeczy sobie płyną. I nawet trudno jest dostrzec koniec tego wszystkiego, nie? Jakby tego poczucia istnienia, bo jak wejdziesz głęboko w siebie i zobaczysz to tak wyraźnie, to działa bardzo transformująco. Nawet tak bardzo, że można wyzbyć się lęku przed śmiercią, można wyzbyć się lęku przed nieistnieniem, bo można dostrzec, że to nieistnienie nie może istnieć. Nie może istnieć nieistnienie. Nie, rozumiecie, o co chodzi, nie? Dlatego ta pesymistyczna wizja śmierci, w której dotyka nas próżnia i pustka i nicość, jakby to nie może istnieć z założenia. To jest to, co mówiłem ostatnio w poprzednim nagraniu, tylko nie zawsze to tak dociera bezpośrednio do ludzi. I to naprawdę trzeba mocno przekontemplować. I trochę nad tym posiedzieć. I wiecie, to jest fajne, bo to jest jedna z nielicznych praktyk, czy nie wiem, czy jakichś takich aktywności, które mogą naprawdę coś zrobić, coś zmienić w życiu, nie? Jest tyle tych duchowych praktyk, nie wiem, wiecie, mantry, śpiewanie, recytowanie, wiecie, pamiętacie też z dzieciństwa pewnie katechizm kazali nam czytać i uczyć tych wszystkich strofek na pamięć, może jakie to głupie było. To jest takie, wiecie, wszystko takie zewnętrzne, a to, o czym ja tutaj mówię, jest tak, że można sobie to przeżyć samemu, doświadczyć, pobyć w tym i wtedy jest tak fajnie. Miśki, widzimy się za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Dzięki za waszą uwagę i cenny czas. Moje duchowe ja chcę zakończyć nagranie. Im krócej, tym lepiej. Będziecie mieli więcej czasu dla siebie, żeby to rozkminić. Miłego. Elo, błyszka.